Miłość i miłosierdzie. Jezusa. Za chwilę rozpoczniemy nasze spotkanie. Nasza diakonia muzyczna już modlitewnie poprzez śpiew prowadziła was, kochani, w to dzisiejsze spotkanie nasze. Odmówimy więc na początku Anioł Pański, dlatego wszyscy wstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bądźmy teraz duchowo sercem przy sercu Jezusa, przy sercu Maryi. Maryja powiedziała tak Bogu. I my chcemy również pod jej tak napisać duchowo nasze tak. Dlatego jesteśmy tutaj na tym spotkaniu, dlatego również rozpoczniemy od modlitwy Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo ciałem się stało. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby poprzez Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie, a wcześniej poczęcie w łonie Najświętszej Maryi Panny, obdarzył nas wszystkich łaską zbawienia i szczęścia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Będziemy jeszcze uwielbiać Bożą miłość, Boże miłosierdzie razem z Marią, Matką Miłosierdzia. Później będzie msza święta, sakrament miłości. Tak mniej więcej o 12:30 i mniej więcej o godzinie 2:00 będzie przerwa do godziny 15:00. O 15:00 będzie druga część spotkania, która rozpocznie się od adoracji, od koronki do Bożego Miłosierdzia. Później będzie czas na składanie świadectw. Już teraz o to proszę, żeby przygotować się do składania świadectw. Później będzie modlitwa o uwolnienie, o uzdrowienie duchowe, fizyczne i na końcu modlitwa o wylanie Ducha Świętego i posłanie nas na misję nowej ewangelizacji. Błogosławieństwo i jeszcze zależnie od tego, ilu będzie kapłanów, to może po spotkaniu jeszcze będzie modlitwa wstawiennicza, krótka nad każdym, kto podejdzie do modlitwy, do kapłana. Także mniej więcej gdzieś o godzinie 18:00-19:00 to nasze spotkanie się dzisiejsze zakończy.
A patronką dzisiejszego spotkania jest Matka Boża z Lourdes. Miesiąc temu wspominaliśmy objawienie Matki Bożej związane z cudownym medalikiem. Dwa miesiące temu z Matką Bożą z Guadalupe, która objawiła się w Meksyku, w Guadalupie. A dzisiaj właśnie objawienie Matki Bożej z Lourdes. Jest rok fatimski i chcemy przypomnieć sobie te najważniejsze objawienia Matki Bożej, które były przed Fatimą, ale również będziemy od maja do października szczególnie skupiać się na objawieniu Matki Bożej w Fatimie. Więc to dzisiejsze spotkanie, to objawienie, które było Matki Bożej w Lourdes, jest przygotowaniem do tego, co dokonało się w Fatimie. Więc będziemy wzywali Marię pod tym tytułem i również świętą Bernadette Subiru, której Matka Boża się objawiła. A słowo, które nam będzie towarzyszyło przez to dzisiejsze spotkanie, jest to słowo z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału, 12 werset do 14. Jest to słowo mówiące o modlitwie Maryi i uczniów Chrystusa. Wtedy wrócili do Jeruzalem, z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Chcemy więc trwać dzisiaj również jednomyślnie z Maryją na modlitwie, Matką Jezusa. Chcemy trwać tutaj jako ci, którzy są uczniami Pana, jako ci, którzy są Jego dziećmi, Jego synami i córkami, pod opieką Maryi, Matki Bożej z Lourdes. Maryjo, Matko Boża z Lourdes, proszę, poprowadź to dzisiejsze spotkanie. Pomóż nam poprzez przypomnienie sobie wszystkiego, co się dokonało w Lourdes, ożywić naszą wiarę, żeby to, co wtedy się dokonało, przyczyniło się do tego, że wzrośniemy w wierze, w miłości, w gorliwości, że nie ustaniemy w pełnieniu woli Boga tak jak Ty. Chcemy słuchać tego, co mówiłaś świętej Bernadecie w Lourdes. Chcemy tym żyć, chcemy to wypełniać, bo jeszcze nie wypełniono tego, co tam zostało oznajmione. Nie wypełniono jeszcze Twoich wszystkich próśb, które wtedy tam przekazałaś przez świętą Bernadetę. Maryjo, okryj nas swoim płaszczem. Maryjo, która jesteś uzdrowieniem chorych, bo pod takim tytułem również tam się objawiłaś. Maryjo, która jesteś niepokalanie poczęta, bo również i przede wszystkim powiedziałaś, że jesteś niepokalanie poczętą, bez grzechu. Wzywamy Ciebie teraz. Prosimy o Twoją modlitwę, Twoje wstawiennictwo. Zaśpiewamy Ave Maria, refren, który bardzo często jest śpiewany w Lourdes, czyli Zdrowaś Maryjo, Witaj Maryjo. Ave, Ave,
W Duchu Świętym, modlitwie w językach, tak jak Maria modliła się, kiedy Duch Święty stąpił na nią, na apostołów wieczerniku, kiedy trwali na modlitwie wspólnej, Duch Święty przyszedł i modliła się Maria właśnie w taki sposób. Wielbiła Boga w modlitwie w językach. Dlatego teraz będziemy się tą modlitwą modlić, uwielbiać Boga z Maryją, tak jak Maria. Jak ktoś jeszcze nie jest w stanie tak się modlić, to niech po prostu mówi Ave Maria. Po prostu mówi Ave Maria. Albo inną modlitwę do Maryi. Ale w każdym razie zachęcam, żebyśmy wszyscy w tą modlitwę w językach włączyli się. Ona jest bardzo prosta. Polega to na tym, żeby swoje serce, usta oddać Duchowi Świętemu i całego siebie, żeby On przeze mnie się modlił, żeby On we mnie się modlił, a ja w Nim. Nawet jeżeli to, co będę wymawiał, ja tego nie rozumiem, ale Bóg to rozumie, bo Duch Święty we mnie woła do Boga Ojca przez Jezusa ukrzyżowanego, miłosiernego, zmartwychwstałego. Szala Maria, 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 szalaj Maria, 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Selifaj malo, szale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 l
Maria, Maria Santero, Maria Santero. Alla ferisha la 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 Maria, 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 Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, la 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 la. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, la 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 la. Aria soy Maria falalai falalai la 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 la. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria la la, Ave Maria la la, Ave Maria, Ave Maria la 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 la. Ave Maria la 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 la. La 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 la. Isiria solia dia le 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 le. A Santa Maria la 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 la. Sha la 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 la. Ave Maria sha la 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 la. Ave Maria, Ave Maria la 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 la. Santa le ale 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 lai. Ave Maria la 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 la. Ave Maria, Ave Maria ale 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 ale. Ave Maria, 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 Maria. Ave Maria, 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 Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, le 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 le. Ave Maria, le 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 le. Ave Maria, le 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 le. Ave Maria, ha 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 ha
Ave Maria, ale ale ale. Salelai, 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 ala la 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 la, ala la la. Ave Maria, le 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 le, halele. Ave Maria, le ala la 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 la. Shalelai, alai lai, ala la 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 la. Ave Maria, la 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 la. Ave Maria, le le. Sali aloi, ali ala la 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 la. Ali aloi, ali ala la 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 la. Shalai, ala la 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 la. Ari ali ari 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 ala la 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 la. Santa Maria, verai, Maria, pololai, pololai. Pololai, ala la 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 la. Halalai, halalai, ala la 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 la. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, le 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 le, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, le 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 le, ala la 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 la, Sole Maria, Saria, la 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 la, Shalalai, la 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 la, Shalalai, halalai, la 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 la, Salame, tu la shale. Ave Maria, la 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 Maria, la la la. Zaśpiewamy Ave Maria, zaśpiewamy jeszcze. Ave. Zapytam się, kto z was jest pierwszy raz? Proszę, aby teraz podniósł rękę. Kto pierwszy raz przyjechał? Także zawsze na każdym spotkaniu cieszymy się wszystkimi tymi, którzy regularnie przyjeżdżają na nasze spotkania, ale także tymi, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, być może potem będą przyjeżdżać na inne spotkania, ale na pewno zaczerpną tutaj, zaczerpniecie dzisiaj tutaj wiele, wiele łask, bo tu również duchowo przez to miejsce przepływa rzeka łaski.
rzeka miłości, miłosierdzia. Także wystarczy tej wody łaski, wody miłości, miłosierdzia, która w tej rzece płynie dla wszystkich. I teraz też dobrze byłoby, żebyśmy się przywitali, więc do tej osoby, która jest przy Tobie, powiedz: pokój Tobie, bracie, pokój Tobie, siostro. Dobrze? Jeszcze taki gest uczynimy, który z reguły jest mniej więcej na końcu spotkania, kiedy jest modlitwa o uzdrowienie, ale może już teraz ten gest uczyńmy, żeby przez Maryję wzajemnie się pobłogosławić w imieniu Pana. Więc znak krzyża na czole sobie wzajemnie uczyńcie, dobrze? I możecie powiedzieć: niech Pan Cię błogosławi przez Maryję. Niech Pan Cię błogosławi przez Maryję. Niech Pan Cię błogosławi przez Maryję. Także niech to błogosławieństwo spłynie przez serce Matki Bożej, przez Maryję. I tak jeszcze też w ramach takiego też pokonywania takich może też takiej atmosfery trochę jeszcze, może nawet takie jeszcze, żeby to takie poczucie, że nie jesteśmy w obcym miejscu, żeby tak pokonać, żeby te gesty braterskie, siostrzane były, to jeszcze kolejne takie słowo do tej osoby, która jest przy Tobie. Doświadczysz dzisiaj pięknych łask. Dobrze? Takie słowo. Doświadczysz dzisiaj pięknych łask. Nie da rady. Powiedzcie mi, jak się tutaj czujecie? Dobrze? Więc dzisiaj będzie kolejne piękne, głębokie, dobre spotkanie z Jezusem i Maryją. Bo każde spotkanie, które możemy prowadzić jako wspólnota miłości i miłosierdzia Jezusa, jest właśnie takie. W centrum jest Jezus i Maryja. Ku chwale Boga Ojca, w Duchu Świętym. Bo jest rok fatimski i tak jak wspomniałem, chcemy poprzez rozważanie tych różnych objawień wcześniejszych Matki Bożej przygotować się do rozważania tych wszystkich orędzi Matki Bożej Fatimskiej, a Matka Boża Fatimska i Fatimie powiedziała szczególnie siostrze Łucji takie słowa, że na końcu jej niepokalane serce zwycięży. Że ostateczny, można powiedzieć, głos w sprawach świata, Bóg również dał ten głos Maryi, czy też, żeby przez jej serce dokonało się zwycięstwo nad wszelkim złem. Ona mówi, że Matka Boża, Maryja,
że zwycięstwo jest pewne na końcu. Ono jeszcze nie jest widoczne w całym świecie, ale ono już się dokonuje. Zwycięstwo Maryi, jej serca nad grzechem, szatanem, nad wszelkim złem. Dlatego dzisiaj również na tym spotkaniu, na kolejnych spotkaniach będziemy radować się tym zwycięstwem Maryi, w którym już bierzemy udział, również poprzez te spotkania. I w naszym życiu Maryja zwycięża nad złem i poprzez nas. Więc takie będzie wezwanie, takie wezwanie związane właśnie z tym orędziem Matki Bożej, z tym ogłoszeniem zwycięstwa jej serca. Ja powiem takie słowo, ogłaszamy, wypowiedzcie zwycięstwo, ja powiem niepokalanego, wypowiedzcie serca i na końcu ja powiem również Maryi, dobrze? Ogłaszamy zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. Ogłaszamy zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. Ogłaszamy zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze ten właśnie to Ave Maria. Niech to prowadzi nas jeszcze, za chwilę będzie już Eucharystia, sakrament miłości. Zaśpiewajmy z głębi serca, tak jak w Lourdes tysiące, miliony ludzi śpiewa ten prosty werset pieśni maryjnej, żeby pokazać, że są z Maryją, że pragną należeć do dzieci Maryi, które zwyciężą. Na końcu będzie widoczne całemu światu wielkie zwycięstwo jej niepokalanego serca, do którego Matka Boża przygotowuje również poprzez te objawienia Guadalupe, cudownego medalika w Lourdes, w Fatimie i w innych jeszcze miejscach. Także śpiewajmy Maryi. Ave. Ave. Siądźcie na chwilę. Jest taka prośba naszych porządkowych, dlatego że tutaj już niestety w środku kościoła nie ma miejsca, ale w kościele dolnym są jeszcze miejsca.
Także ci, którzy są na zewnątrz, mogą zejść tutaj do Kościoła Dolnego. Tam jest nagłośnienie. Wiem, że też tam w domu pielgrzyma na dole wielu już jest i tam też chyba, zdaje się, nie ma miejsc. Ale też jest tam nagłośnienie, więc będziecie wszystko dobrze słyszeć. Mimo, że no, nie będziecie wszystkiego może tutaj widzieć, co się tutaj wprost na ołtarzu dzieje, ale to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, żeby wszystko widzieć. Najważniejsze, że się słyszy słowa modlitwy, różnych pouczeń, nauk. Także zachęcam, żeby tam na zewnątrz nie marznąć. Wiadomo, jest zimno, pada. I żeby też, szczególnie w tej drugiej części spotkania, to żebyście tam na dół zeszli, którzy są jeszcze na zewnątrz. Jeszcze takie słowa organizacyjne, oprócz tych, o których wspomniałem, to wiadomo, na te spotkania nasze i to dzisiejsze ewangelizacyjne prowadzi nasza wspólnota Miłości i Miłosierdzie Jezusa. To wszystkie te osoby, które są w kamizelkach z napisami różnych diakonii, więc proszę, żebyście również tutaj dla dobra tego spotkania brali pod uwagę to, co będą mówić dla was, właśnie żebyście mogli dobrze się na tym spotkaniu czuć i no i żeby był też porządek i ład. Są kapłani, którzy będą w drugiej części spowiadać, chociaż no niestety jest ich niewielu, dlatego że wiadomo, jest okres Wielkiego Postu i w wielu parafiach są rekolekcje i też jest czas spowiedzi. Ale przy okazji też zachęcam, żebyście na kolejne spotkania zapraszali kapłanów, siostry zakonne, braci, żeby jak najwięcej ich również było z wami, żeby nie tylko wam towarzyszyli, modlili się z wami, spowiadali kapłani, a siostry też swoją modlitwą wspierały was, to żeby sami się napełniali, sami się też pozwalali Panu Bogu przemieniać, uzdrawiać. I też taka moja prośba, to już nas na te spotkania, które będą od maja do października włącznie, od maja, żeby mieć świece. Będziemy starali się w tej drugiej części spotkania, tak jak w Lourdes, jak w Fatimie, jest właśnie modlitwa, kiedy jest zapalona świeca jako znak, że moja wiara płonie, że moja miłość do Boga płonie, żeby również taki znak był zewnętrzny, także takie świece mniejsze czy większe. Oczywiście trzeba być ostrożnym, jak będą te spotkania, żeby czasami kogoś tam niechcący albo siebie samego nie poparzyć, nie podpalić, ale jest to też ważne i będziemy chcieli w taki sposób również ze świecami się modlić. I też od maja do października byłoby dobrze, jakby się udało. Oczywiście to jest taka propozycja, jak to było w rok temu też, to wiele osób też to wzięło na serio, którzy przyjeżdżali na nasze spotkania, żeby też ubierać się na biało, w miarę możliwości, szczególnie górną część garderoby, bluzki, jakieś koszule, czy jakieś kurtki i tak dalej, żeby była biel, bo chcemy świętować z Marią. Rok Fatimski dla Maryi również, a wiadomo, że przez Maryję chcemy uczcić samego Boga. Więc taki zewnętrzny znak również niech będzie, czyli świece i biały strój. Jeżeli chodzi jeszcze o takie sprawy organizacyjne, właśnie to tutaj na dole jest punkt informacyjny, tam gdzie jest dom pielgrzyma, w tej właśnie piwnicy. Na temat wspólnoty możecie wiele informacji otrzymać, czy też pisać swoje grupy, właśnie swoje grupy. Jak ktoś przyjechał busem, autobusem, to może się wpisać. Dla nas to będzie też takie rozeznanie, skąd jesteście, skąd przyjechaliście, żeby nawiązywać z wami też kontakt z tymi osobami, szczególnie, które organizują pielgrzymki na nasze spotkania ewangelizacyjne.
Tam również są sklepiki naszej wspólnoty, jakby jeśli ktoś chciał kupić dewocjonalia. Są szczególnie przedmioty wykonane przez członków właśnie naszej wspólnoty. Jest również ogień Jezusa, miesięcznik naszej wspólnoty. I bardzo zachęcam, żebyście nabywali, rozprowadzali dalej, przekazywali innym. Bardzo ładnie wydane, bardzo dobre, głębokie treści są w tym miesięczniku naszej wspólnoty. I wielu ludzi doświadcza wielu łask. To ciągle, jak rozmawiam z osobami, które redagują Ogień Jezusa, mówią mi, że ciągle wielu osób doświadcza łaski uzdrowienia wewnętrznego, nawet nawrócenia. Także i umocnienia wierzy, bo to jest taki pisemny formator naszej wspólnoty, żeby was formować, żeby was duchowo kształtować, żebyście mieli odpowiednią wiedzę duchową, intelektualną na temat wiary, w którą wierzymy. Wiary prawdziwej, jedynej. I też tam będzie można otrzymać poświęconą wodę, sól, olej. To są sakramentalia Kościoła. I teraz już też bym chciał prosić was o takie wsparcie dla nas, bo powstała kilka lat temu fundacja Anioł Miłosierdzia. Członkowie naszej wspólnoty tą fundację prowadzą i byli niedawno odpowiedzialni za fundację u księdza arcybiskupa. I ksiądz arcybiskup wyraził też taką aprobatę dla tego dzieła i cieszył się, że takie dzieło też powstanie, taki dom nowej ewangelizacji niedaleko pustelni w miejscowości Czatachowa. I to będzie dom prowadzony właśnie przez członków naszej wspólnoty dla was. To będzie dom dla was. Dom, w którym, jak Bóg pozwoli, będą różne nieskupienia, rekolekcje, kolonie, obozy dla dzieci też, dla rodzin, warsztaty też duchowe, może nawet jeszcze takie psychologiczne w duchu chrześcijańskim. No i też będzie miało to charakter też takiego domu pielgrzyma, domu, w którym będziecie, taki dom też duchowy Nazaret, taki dom, który będzie się nazywał domem miłości, domem Maryi, Matki Miłości i Miłosierdzia. To będzie dom Maryi. Mamy dużą działkę, mamy już wszystkie pozwolenia i mamy też, może być, pieniądze, żeby rozpocząć, ale nie mamy pieniędzy, żeby skończyć. Dlatego prosimy was o takie wsparcie, bo to jest właśnie nie tylko dla nas, ale także i dla was. To jest dom na przyszłość, dom, którym, jak naprawdę Pan Bóg pozwoli i Maryja też będzie nam błogosławiła, to będzie to właśnie dom, jak powiedziałem, który będzie cały rok czynny. Cały czas. W soboty, w niedzielę, w tygodniu będzie to dom, w którym będzie, no właśnie, będzie duchowe życie, będzie wielu na pewno ten dom napełniało. Także jest taka możliwość wsparcia nas przed Kościołem i tam przed domem pielgrzyma. Będą osoby z naszej wspólnoty i fundacji, będą rozdawały cegiełki. Jeżeli ktoś będzie chciał nam pomóc, to te cegiełki są też zatwierdzone przez ministerstwo, które odpowiada za fundację w Polsce, więc to podlega też kontroli państwa, więc te cegiełki, wszystkie te ofiary idą właśnie na ten dom. Dom nowej ewangelizacji. Na stronie internetowej mimj.pl też już są pierwsze zdjęcia, pierwsze informacje na ten temat. Będziemy kolejne zdjęcia umieszczać w miarę tego, jak ten dom będzie powoli powstawał. Najpierw wiadomo, ten teren już jest prawie że oczyszczony, będzie fundament wykopany i tak dalej. Także najtrudniej jest zacząć, a potem już jakoś pójdzie. Także bardzo was o to prosimy. Wielu już odpowiedziało na ten apel i dziękujemy. I ja będę tak pokornie was o to prosił. Będę pokornie żebrał właśnie w imieniu tego dzieła, w imieniu wspólnoty, żeby to dzieło wybudować. Potem, jak się uda, no to będziemy rozbudowywać to. Będą, jak się uda, będą kolejne budynki. Zależnie od różnych potrzeb, może będzie
Może tam powstanie nawet jakiś dom w rodzaju opieki, może jakieś hospicjum. Zobaczymy. Mamy plany różne, ale zobaczymy, w jakim kierunku też to pójdzie. Może tam kiedyś jakieś spotkanie. Jedno z naszych spotkań też będzie prowadzone, bo tam jest ogromny teren. Zobaczymy. Także właśnie dziękuję już za to wsparcie duchowe przede wszystkim, ale także materialne. Wam bardzo dziękujemy. I taka jeszcze informacja, może taka też porządkowa. Jeżeli chodzi o toalety, to tam z tyłu, 100 metrów mniej więcej od kościoła, właśnie są to i to je. To chyba byłoby tyle z tych takich podstawowych ogłoszeń. Coś jeszcze? Jest też taka prośba już teraz, zanim za chwilę rozpocznie się msza święta, sakrament miłości, żeby na czas Komunii Świętej wszyscy ci, którzy są tutaj w środku kościoła, ubrali się i wyszli na czas Komunii Świętej na zewnątrz, bo będzie przez środek kościoła udzielana Komunia Święta i podobnie tam w kościele dolnym i też w tej naszej piwnicy pod aniołami, tam czyli w tym domu pielgrzyma, żeby też takie przejście zrobić. Kapłani będą udzielać razem również z szafarzami Komunii Świętą. A jeszcze takie ogłoszenie dodatkowe odnośnie tych, którzy byli na rekolekcjach w Czernej. Ci, którzy byli jako organizatorzy pielgrzymek na nasze spotkania, to jest tam Ula i te osoby, które wpisały się do wspólnoty, do drugiego kręgu wspólnoty i organizują pielgrzymki, otrzymają plakietkę i kamizelkę wspólnoty z nazwą Diakonia Pielgrzymów. I jeszcze taka informacja, miałem to powiedzieć później, ale może przy okazji teraz, żeby już potem tylko był czas na modlitwę. Nasza wspólnota duchowo się i liczebnie rozwija i powstaje drugi krąg wspólnoty. Będziemy o tym też jeszcze, nie ma tej informacji takiej na internecie na ten temat, ale będzie na internecie w przyszłym tygodniu już taka informacja szczegółowa na temat drugiego kręgu wspólnoty. Czyli pierwszy krąg wspólnoty tworzą osoby, które były na kilka razy na spotkaniach ewangelizacyjnych, zapisały się w pustelni do wspólnoty jako kandydaci. Potem 4 razy byli na spotkaniach wspólnotowych. W międzyczasie byli jeszcze na adoracjach w pustelni albo w swoich parafiach i zostali przyjęci do wspólnoty. Oni przyjeżdżają w pierwszą sobotę miesiąca na pierwsze, właśnie tak, na spotkania wspólnotowe i również biorą udział w prowadzeniu spotkań w drugą sobotę, czyli dla młodych, i w trzecią sobotę, czyli spotkanie ogólne. I oni też biorą udział w różnych pielgrzymkach, wyjazdach i rekolekcjach wspólnoty. Członkowie wspólnoty z pierwszego kręgu. Oni mają też plakietki, mają właśnie też kamizelki. I też odmawiają taką modlitwę naszej wspólnoty każdego dnia. I ewangelizują w duchu miłości, miłosierdzia Chrystusa modlitwą, słowem i czynem. A ci, którzy chcą być w drugim kręgu wspólnoty, bo jest taka potrzeba, coraz więcej osób o tym pisze, dzwoni, też mnie wiele osób zaczepiało od ponad chyba 10 roku i w końcu nadszedł na to czas, żeby właśnie ten drugi krąg wspólnoty powstał. I ci, którzy wejdą do wspólnoty w ramach drugiego kręgu, będą oczywiście też pełnoprawnymi członkami wspólnoty, ale nie drugiej kategorii, nie gorsi, takiej samej kategorii i na tym samym poziomie, ale będą mieli po prostu mniej obowiązków, dlatego że są z daleka, że może to, nie są w stanie przyjeżdżać regularnie albo w ogóle jeszcze nie były, albo chorują,
są przykuci do łóżek albo są za granicą i po prostu nie jest możliwe, żeby przyjechali na spotkanie. I tym bardziej, żeby zapisali się do wspólnoty. Więc pierwszy taki obowiązek tych, którzy chcą być w drugim kręgu wspólnoty miłość i miłosierdzie Jezusa. Czyli, żeby odsłuchiwać nasze spotkania na bieżąco. Tam, gdzie się mieszka, gdzie się żyje. Lub przyjeżdżać na spotkania te dla młodych albo ogólne, na ile się da. Albo regularnie, albo co jakiś czas. To pierwszy obowiązek, żeby być w kontakcie takim medialnym ze wspólnotą. Drugi, to właściwie najważniejszy, modlić się za wspólnotę, za spotkania, za wszystkie dzieła związane ze wspólnotą. I będzie podana ta modlitwa, którą członkowie wspólnoty z pierwszego kręgu odmawiają, żeby tą modlitwą się modlić za całość wspólnoty. Albo też innymi modlitwami, wiadomo, czy ktoś będzie chciał ofiarować mszę świętą, pościć, swoje cierpienia ofiarować za wspólnotę i tak dalej. To drugi obowiązek. I trzeci, żyć charyzmatem wspólnoty, czyli swoim życiem, modlitwą, słowem, czynem, głosić miłość i miłosierdzie Jezusa. Żyć charyzmatem wspólnoty, czyli głosić właśnie to, czyli ewangelizować. I to są trzy warunki, trzy takie obowiązki. Innych nie ma. I te osoby będą mogły zapisać, dzwonić do sekretariatu wspólnoty, ale również pustelni, bo są dwa sekretariaty. Jeden jest pustelniczy, drugi jest wspólnotowy, bo dlatego też jest sekretariat pustelniczy, bo wspólnota powstała w pustelni i duchowe korzenie są w pustelni, w Czatachowie. Więc można telefonicznie zapisać się, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, miejscowość. Można się zapisywać grupowo albo właśnie pojedynczo i te osoby będą wpisywane do członków wspólnoty, drugiego kręgu. Albo też e-mailowo. Jest e-mail, też będzie można przekazać swoje dane, które są tylko dla nas, bo wiadomo, to też ochrona danych jest, że to tylko będzie dla naszej wiadomości. I będzie taka informacja, albo telefonicznie, no to będzie od razu odpowiedź, albo też odpowiedź będzie e-mailowa. Więc taki prosty sposób bycia w naszej wspólnocie. Jak ktoś będzie chciał z drugiego kręgu przejść do pierwszego, no to będzie mógł na tej zasadzie, o której wspomniałem, ci, którzy chcą być w pierwszym kręgu, no to właśnie jest więcej mają obowiązków, muszą częściej być we wspólnocie, na spotkaniach i więcej pracy ich czeka, więcej ewangelizacji. I jeżeli chodzi jeszcze o członków właśnie drugiego kręgu wspólnoty, to oni niestety nie biorą udziału w rekolekcjach członków pierwszego kręgu, nie mają plakietek, nie mają kamizelek. Także tutaj jest to taka więź ze wspólnotą, taka bardziej duchowa. Nie ma takiego może zewnętrznych oznak takiego bycia we wspólnocie, tak jak są ci, którzy, jak mają ci, którzy są w pierwszym kręgu wspólnoty. Także na razie tak to będzie wyglądało. Może w przyszłości wymyślimy jeszcze, jak ktoś bardzo będzie chciał, będąc we wspólnocie drugiego kręgu, jeszcze mieć jakiś znak zewnętrzny, to być może jeszcze coś dla was takiego też po prostu zrobimy, żebyście chcieli, jakbyście chcieli być bardziej tacy rozpoznawalni tam, gdzie żyjecie, że należycie do wspólnoty. To tak. To chyba właśnie z takiej informacji na ten temat to wszystko. Także będzie to się jeszcze rozwijało. Będę jeszcze o tym mówił na bieżąco wam. W internecie będzie więcej informacji również na ten temat, bo właśnie wiele osób, szczególnie za granicą, o to prosi, więc będziecie mogli tworzyć wspólnotę. A również te osoby, które będą w większej ilości, będą mogły tworzyć tak zwane ogniska miłości, wspólnoty miłości i miłosierdzia Jezusa, czyli takie małe grupy modlitwy, żeby się w swoich domach spotykać na modlitwie i tam są takie, podamy wam punkty modlitwy, jakie modlitwy się odmawia, będąc w tej małej grupie wspólnoty, czyli to ognisko miłości powstanie. I jeszcze ci, którzy są we wspólnocie, czy pierwszego kręgu, czy będą w wspólnocie drugiego kręgu, dom członków, właśnie wszystkich tych członków wspólnoty,
gdzie mieszkają, jednocześnie automatycznie staje się domem miłości i miłosierdzia Jezusa. Także już Pan Jezus nad tym domem ma pełną władzę. Także muszę was tutaj też tak ostrzec, że coś takiego będzie. Tak się śmiejąc, że te domy wasze staną się domami miłości, miłosierdzia Jezusa. Będą pod szczególną opieką, panowaniem, królowaniem Jezusa Chrystusa, Jego miłości, miłosierdzia. A jeszcze takie też uspokojenie dla was, którzy macie czasami takie wątpliwości, czy może niektórzy wzbudzają takie lęki wam, bo no niestety wiadomo, że nasza wspólnota nie przez wszystkich jest tolerowana, akceptowana, lubiana. No i my się też z tym zgadzamy. Nie wszyscy muszą nas kochać, lubić naszą wspólnotę, nie wszyscy muszą przyjeżdżać na spotkania, czy być we wspólnocie. I tak bywa po prostu. Czasami się zdarzają z tego powodu jakieś ataki, jakieś prześladowania, bo ci, którzy to robią, to nie rozumieją tego, nie znają, ale po prostu mają taką niechęć do wspólnot charyzmatycznych, do naszej może szczególnie, bo nasza wspólnota jest bardzo oryginalna i nie ma takiej drugiej na świecie. Więc my się tym za bardzo nie przejmujemy, modlimy się za tych, którzy tak postępują, nawet zniechęcają czasami. Czasami to są świeccy, czasami to są kapłani, żeby nie przyjeżdżać na spotkania, bo się zarazisz czymś, bo tam jeszcze coś ci się stanie, bo zły duch jak przeskoczy na ciebie, to już nie opuści ciebie. Także takie lęki tego typu, albo nie wiadomo, co to za wspólnota, co tam się dzieje i czy to jest katolickie i tak dalej. Także czasami mogą być takie głosy, możecie je usłyszeć. Widzicie sami, przyjeżdżacie, że tutaj dzieje się wszystko to, co jest dobre. Oczywiście Pan Bóg działa w sposób taki bardzo intensywny, taki również zewnętrzny, widoczny, no ale tym lepiej. No to w wieczerniku i w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich obecność Chrystusa, Jego działanie, Jego Ducha Świętego było widoczne na zewnątrz. Przychodził do serca, do duszy i objawiało się to również w ciele, poprzez ciało, że Bóg działa, że Bóg uzdrawia, że Bóg uwalnia, że Bóg nawraca, że Bóg przychodzi, że jest. Więc Duch Święty na nowo czyni to, co wtedy było na początku Kościoła. Więc nie ma co się z jednej strony dziwić, że Bóg swoją miłość wylewa i miłosierdzie w nowy sposób, podobny do tego, co było na początku, albo jeszcze intensywniejszy nawet, jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Bo są większe potrzeby, bo więcej ludzi jest cierpiących, bo zło szaleje na świecie, jak sami widzimy to. Dlatego Boże działanie będzie jeszcze większe. Także i nie tylko w naszej wspólnocie, ale w innych wspólnotach charyzmatycznych i różnego rodzaju, które Duch Święty wzbudza w Kościele, zapowiadam wam, drodzy, że będzie jeszcze większe działanie Pana Jezusa i Jego Ducha Świętego. Nie zmniejszy się, ale zwiększy się. Pod warunkiem również takim, że my będziemy wierzyć jeszcze więcej. I więcej wierzymy, tym większe działanie Pana Boga. To jest taki klucz do serca Pana Boga, a jednocześnie otwieramy się na działanie Boga, kiedy wierzymy, tak jak potrafimy. Jeszcze mocniej, jeszcze więcej. Więc czeka nas ten rok również pod tym względem takim duchowym, piękny, fascynujący, cudowny. I z każdym rokiem będzie lepiej jeszcze. Więc nie zniechęcajcie się, nie dajcie się zniechęcić, właśnie zastraszyć, zaniepokoić. Jeżeli jakiś proboszcz zakazuje, to porozmawiajcie z tym proboszczem. Jeżeli nie za bardzo się da, to pomódźcie się za niego. Albo idźcie do waszych biskupów też. Że idźcie do biskupów, mówcie, jak to w większej grupie i powiedzcie, jak to wygląda, jaki chłas doświadczacie. Jakie dobra dokonują się w waszych sercach. Podzielcie się tym, złóżcie świadectwo i poproście biskupa waszego miejsca o błogosławieństwo, o opinię na ten temat. No chyba, że powie wam, zakazuje wam jeździć na te spotkania, no to wtedy posłuchajcie swojego biskupa. Ale nie sądzę, żeby któryś z biskupów oficjalnie wam powiedział, nie jedźcie, skoro nasz biskup, ordynariusz Wacław Depo, ja często z kapłanami jeżdżę do biskupa, też w
tych różnych sprawach wspólnotowych. I biskup nigdy nie powiedział, że zabrania, że zakazuje, że żeby nie robić spotkań, że to jest złe. Nie, jakieś pouczenia biskup oczywiście daje, daje rady, błogosławi to, jest z tym dziełem. Więc nie sądzę, żeby któryś z biskupów oficjalnie wam zakazał, kochani, jeździć na spotkania. Tego typu jak nasze. Czy to będzie jeszcze jakieś inne też w innych miejscach. Także nie martwcie się, ale byłoby dobrze, gdyby biskup i wasi jeszcze więcej wiedzieli od was samych. Bo czasami może tak być, że ktoś jakiemuś biskupowi z waszej diecezji powie coś no, złego na ten temat. Jakąś plotkę, oczerni. I trzeba to wyprostować, wyjaśnić. Powiedzieć, jak wy to widzicie z pierwszej ręki. Jak to odczuwacie. Jak przeżywacie. Także odwagi, nie lękajmy się.